Przyjeżdżałeś w pewnym momencie już blisko mety, obok Rafała, coś tam jego kolegów z grupy, coś tam mówiłeś do nich, co tam do nich mówiłeś? Zachęcałeś ich, żeby wtedy jeszcze na czele był ten jeden zawodnik. No to nie pamiętam, bo to wiadomo jest wyścig z adrenaliną, ale... No bo to trzeba było, wiadomo, trzeba było jechać, trzeba było skasować tych kolarzy, którzy byli z przodu, żeby zacząć podjazd zacząć z przodu i żeby grupa była w całości. Wiadomo, finisz rozegrać z grupy, bo na takim szybkim podjeździe ciężko jest gdzieś odjechać wcześniej i dojechać do mety, także trzeba oszczędzać siłę. Jutro będzie chyba jednak trudniej, prawda, na tych bardziej stromych podjazdach, na tych bardziej ostrych zjazdach. Spróbujesz tam zaatakować? Wiadomo, no to jest ciężki etap. Przypominam, że trochę wyścig liczba stoniesz, bo jest na stop góra dół, także na pewno będzie ciężko. No, poprzednio tak było widać, jak jaką selekcję robimy tam i nie ma nic do stracenia, jest to ostatni etap ciężki, ale wyścig tutaj trzeba wstawić w drugiej kampie. Tak jak przewidywałem przed startem, czyli finisz z większej grupy, bo naprawdę nie była to znowu tak ciężka grupa, żeby jakąś selekcję tam zrobiła, no ale ja zadowolony jestem, bo nie straciłem nic, także jutro czwarty wyścig i...